Siemano, siemano, z tej strony Adrian z kanału Joker Farm, jest ze mną Przemek. I będziemy dzisiaj przygotowywać siewnik do siania jęczmienia. Trochę tutaj zaczęło wiać. Jak widzicie, nasiona tutaj już mamy. Musimy cały siewnik przestawić, sprawdzić dokładnie, zrobić próbę. Zaczniemy tak. Zaczniemy od tego talerza. I tutaj taką ciekawostkę wam muszę powiedzieć, bo nawet nie przyuważyłem. Jak wiecie, w talerzówce nam poszła jedna piasta. Mamy tutaj po prostu tą piastę wyciągniętą z talerzówki i po prostu zapożyczyliśmy z siewnika tutaj jedną piastę z talerzem. Stąd 460, bo w talerzówce mamy po prostu podobnie zrobione, tylko że zaraz wam pokażę, wytłumaczę, o co chodzi. W talerzówce mamy, nie mamy tego otworu. O, mamy tak zrobione, dlatego mamy zrobione 460. Ja tutaj nie zmieniałem talerza, tylko chłopaki to robili, Bartek z Przemkiem, i tutaj jest druga dziura. Tu w Agromaszu pomyśleli właśnie o tym, żeby nie montować 460 talerza na tej dziurze, tylko można dziurę wyżej i zrobić dalej na 510, żeby on tak nie odcinał mocno. No i co teraz? Odkręcając to, trzeba będzie tą piastę dać tam i dać z powrotem talerz 510 na drugiej dziurze. Ale co wam tutaj powiem, pokażę. Przyszły do nas, zamówiliśmy parę części z Agromaszu. Tutaj mamy czubki do runera, odkładnie, tak by to nazwał, chyba do runera, te listwy. No i tutaj mamy dwie piasty, zamówiliśmy sobie. Ogólnie powiem wam, że ceny są bardzo, bardzo wysokie. No nie spodziewałem się, że są takie wysokie te ceny. Te czubki, nie wiem, chyba 60 zł jeden. Od cholery, nie? To chyba 120. Ja nie wiem, skąd te ceny mają. Ta piasta 320? Czy coś takiego? Ja powiem wam, że w Agromie chyba taniej bym kupił niż u nich ze sklepu. No, drogie mają te części, niby producent. Ta piasta jest z talerzówki wyciągnięta, rozwalona. Tutaj się łożyska rozsypały, a niby to jest przecież łożysko kryte, które się tam nie smaruje i ono ma być na wieki, tak, tak według prawa, nie? A tak naprawdę to nie jest na wieki, tylko... No ile tutaj? 3 lata? I się rozwaliło? Chyba coś takiego. I tutaj mamy ten sworzeń. I ta długość sworznia, nie myląc, prawie jest, no nawet tutaj jakby wkręcił, to prawie ta sama. Ale ten sworzeń jest tak obsadzony. No i zamówiłem, mówię, żeby do talerzywki przyszły piasty. No i teraz ani do niczego nie są te piasty, bo są za krótkie sworznie. I tutaj patrzcie, są takie dystanse zielone, tutaj dajemy ten dystans, dajemy tam w ten otwór i dopiero przykręcamy. Tak na przykład jest w talerzówce, a taki dystans musi być, żeby ten talerz się zgrywał do tamtego drugiego talerza, żeby jakoś to współgrało i ładnie to odcinało. A jak będzie krótsze o te 5 cm, to już tak chyba dobrze nie będzie robiła, nie? Tak mi się wydaje. To musi być każda piasta. Jak już tak jest tam obliczone, to taka powinna być tam piasta. No i co? Te piasty będę musiał oddać. Biorę kamerę na głowę i zaczynamy tutaj działać. I zmienimy ten talerz 460 na 510. Z mlekiem? Tak. I dwie łyżeczki tego. Tobie dwie cukru? Łyżeczki cukru? Mi bez też cukru. Bez cukru, no bez cukru, bez, ale babcia. Ale z mlekiem. Z mlekiem, tak. Dobra. I ciasto. A nie mam. Nie, nie dawaj, ja nie chcę. Nie. Tam jest 17 czy 19 śruby? chyba 19. Tak, 19. No. No to wyczyścimy szmatką, żeby tu się nie wydało tego piachu. Niby taki uszczelniak jest. Tak. Niby tu jest taki uszczelniacz. Ale ten uszczelniacz tak i tak zawsze jakiś ten piach przepuści.
tutaj. O, można sprawdzić sobie tą piastę do tej piasty. Jaka jest różnica? Jest to różnica. A sufmiarki nie mam. Tutaj mamy 1,5 cm wystaje, a tu wystaje 3,5 cm, czyli to jest 2 cm, tak? Jęczmień siejemy. W tym roku dalej hybrydowy. W tamtym roku sialiśmy 1,5 jednostki, czyli to gdzieś było 60 kg. W tym roku jakiś drobniejszy jest. Jakiś pośladowaty chyba, bo kurde, wychodzi na to, że będziemy siać 54 czy 55 kilo, żeby zrobić 1,5 jednostki. Dobra, na dużo nawet. Zaraz ubierzemy. Joker, co ty robisz? A, zaraz pokażę, co ja robię. Tutaj. Żeby się trzymało. Tak, żeby przykleić to jakoś, bo jak przykleimy to na smarto, tak się nie będzie to ruszało nam. Bo to jest dystans, go trzeba dobrze ustawić. O, żeby był idealnie. Wtedy będzie się kręciło równo, wiesz? Jak będziemy ruszać tym talerzem, to on się odkleja, tak? To zobacz, jak trzyma. Elegancko? Co tam, babcia? Przemek! Przemek, Przemek niech zje. No jedz, Przemek, jedz. Bierz bułkę. Tylko chciałem nie rękawiczki. Z kiełbasą ci dam, a jemu bez kiełbasy... Nie, ja nie chcę. Zjedz. Ja jadłem. Nie, bo mnie ząb boli, ja nie mogę jeść. Naprawdę. Naprawdę, nie mogę jeść, bo ja będę do dentysty. Ale taką bez chrupiąc fajną. Dobra, przyjdzie. Do babcia, zjedz tam. Nie, dobra, Przemkowi daj. Przemek, zjedz. Zmaczek. Zjedz. I tu macie kawę. Dobra. No dobrze, to na razie ci dzięki. Dobra. Jeszcze to jest takie wyrobienie, żeby się nie obracał talerz. O. Co? A tą gumę nie będzie. Jaką gumę? Nie. Tak musi być. Widziałeś? Wymierzone. Kto pije kawę z was? Niech napisze komentarz. Co? A to jest Hannah Montana. O, kawusie sobie wypijemy. Kto z was pije kawę w ogóle? Ja bardzo dużo piję kawy. Czy to zdrowo, czy niezdrowo? Nie wiem. Napiszcie w komentarzu, kto lubi taką kawuchę. Dwie takie czubate łyżeczki, bez cukru, z mleczkiem. A wy jaką pijecie? A, jeszcze jakby to winko zrobię tak. A, dobra kawa. Smakoś. Popijając kawę, tak sobie myślimy, co to by trzeba było zrobić najpierw. No to tak, na pewno kółeczka trzeba będzie zmienić, żeby z wąskich na te duże ustawić cały siewnik. Talerze wysiewające zrobić na równo, mi się wydaje. Coś takiego. Zobaczcie, jak rzepak sialiśmy. On tutaj sobie opadł ten siewnik jeszcze niżej. To było gdzieś tutaj. Na pewno gdzieś cały palec wchodził sobie pod talerz niż pod kółko. Dlaczego tak siałem? Bo bałem się, żeby on nie żeby za głęboko nie wsiadł, nie wpadł, bo tak i tak grabka grabiła to. Więc te kółko, ono się gnie. 0,5 cm się może poddać, nie?
bo to jest miękkie całe, plus dodatkowo ono wpada nam w ziemię, a my mamy słabe ziemię, więc tutaj ustawiłem, żeby on praktycznie ten talerz muskał tą ziemię. Oj. I tak to wyszło. Dobrze wyszło. Dlatego teraz musimy tutaj przestawić, bo zboże już troszeczkę głębiej siejemy. Kółka kopiujące zmienione z tego otworu na ten. Docelowo miał być ten, ale na razie dajemy jeden niżej, bo dajemy grabki dodatkowo, nie? Grabki, żeby zagarniały te kopce. I wtedy te ziarna trochę głębiej pójdzie na 1 cm, na pewno głębiej. Dobra, mamy tutaj tak, zmienione z tego otworu. Grabki daliśmy na ten otwór, żeby nam niżej poszły. Dokręciliśmy sprężynę i zobaczymy, jak to będzie. Grabki będą, tak jak prawidłowo, nie mogą tak ryć, tylko mogą tak lub tak. Będzie tak. Ja wolę, żeby mi zawsze tak muskały tą ziemię, niż równo, bo jak na równo, to troszeczkę więcej, powiem wam, że się pcha na nich. Jak jest tak, to zawsze jakaś tam ściernia wyleci. Ten plasiczek odblokowujesz. No. I tutaj musisz widzieć taką dziurkę. Gdzie nie ma, to później trzeba będzie przekręcić, nie? O. Widzisz? Tu możesz robić. Doregulować. A to muszę dokręcać tak? Tak. Aha, bo ten blokuje właśnie tą bolę. No i dobra, mamy tutaj wszystko zrobione. Wszystko było ustawione na dole. Teraz będziemy ustawiać wysiew. Dużo osób się myli i bierze stąd pomiar i później mówi, że oszukuje ten siewnik. Nawet mój kolega się na to złapał. Tylko że jak popatrzcie sobie, my siejemy tutaj jęczmień i siejemy gdzieś tam 55 kg. Więc to jest drugi bieg. No to 10, 8 powinniśmy mieć tak naprawdę. Zobaczymy, co to wyjdzie w praniu, nie? I to jest tylko podgląd, to tylko daje nam odzwierciedlenie, że plus, minus tyle, nawet 30% w tą czy w tamtą. To zależy, jakie mamy MTZ, czy jest zanieczyszczone zboże, czy nie. To jest wszystko zależne. Po prostu trzeba sprawdzić to samemu i tyle. To jest tylko podgląd. Więc tak ustawimy na razie 10. Na wskazówce zobaczymy, co to będzie robiło, co to nam to da, ale mi się wydaje, że chyba było na 14, coś takiego. Robimy próbę na 2 ary zazwyczaj, wychodziło mi w rzepaku dobrze, więc tak robię w zbożu. Tutaj już jest odmierzone, na 10 daliśmy i musi wyjść nam 550 gram, a w wiaderku będzie tutaj kilo 10, bo jest próba zrobiona na 2 ary, nie? Jest za mało, widzisz? Jest dużo za mało. 1244 gramy. Bo 144 gramy nam wiaderko waży. 1200, bo na 2 ary mamy próbę. Dobra, więc co dajemy teraz? Dziś 15, nie? Panie i panowie, to jest nieprawdopodobne. Przemek aż powiedział, kurde. Mamy 1245 gram. Wiaderko waży 144 gram. Chcieliśmy 1100, kilo 10, dzielimy na 2. To ile mamy? 55. No tyle chcieliśmy, żeby siało. No i co mamy robić więcej? Robimy jeszcze raz próbę? Jeszcze raz próbę. I chyba tak, i chyba zostawiamy. Zaczęliśmy siewy jęczmienia i jestem naprawdę, kurde, ja zaraz wam coś pokażę. No jestem naprawdę zadowolony z tego wału jak gwizdek. O, tu jest działka, gdzie jest najgorszy piach, jaki mamy. To jest po prostu kawał w środku 6 klasy, gdzie nic praktycznie nie rośnie. Jak jest woda, to urośnie, jak nie ma wody, to nie urośnie. No i wam pokażę, jak to robi. Ja jestem naprawdę zaskoczony tym wałem i to się nic nie pcha. On się okleja, tyle co się ma okleić, to się oklei.
I no i co? A tak to naprawdę ładnie, o, trzyma i zobaczcie, można go obkręcać. No, było to uprawione, przeschło to trochę. No tak to jest, jak jest jeden ciągnik, no to tylko jednym robimy, a drugim później, no jeden uprawia, później drugi sieje. No ale jestem naprawdę zadowolony, zobaczcie jaki tu jest, jaka tu jest ziemia, tu jest piach. Wy powiecie tak, że my rozwalamy tą strukturę ziemi, bo lubimy robić pył. W tej ziemi nie da rady struktury zrobić. Tu było tak, rozsiane wapno, stależowane, no i teraz runner poszedł. No i co tu więcej na tej ziemi zrobić? Nic. I teraz tylko siewnik z talerzówką i tyle. Nie wiem, jak byśmy mieli zrobić, żeby one były tutaj, żeby tutaj były grudki. Nie da rady tutaj zrobić na tej ziemi grudki. Może jakbyśmy w mokrym robili, to jeszcze. No ale tu jest, jak możecie zobaczyć, tu jest piach. Tu jest w tym miejscu, jest szósta klasa. Tak wygląda to po siewniku. Na początku robię ścieżki technologiczne. No mąka, nie? Straszna mąka tu jest, o. No ale to jest najgorszy kawałek u nas w gospodarstwie. Jak jest woda, no to jest wszędzie tutaj te zboże. Czy nawet przężyto tutaj, jak była woda, to sypło no ponad 5 ton. No, nie było rewelacji, ale sypło coś, nie? No ale rzepak tutaj słaby w tym roku był, no to sypnął gdzieś tutaj. No środka w ogóle nie było. To jak 2 tony z tej działki, 2,5 tony z tej działki dał, to było wszystko, nie? Tu jest hektar chyba 10 czy 20, już nie pamiętam. No i rzepaków w tym roku nie było na tej działce zbytnio, ale jak jest woda, to też był rzepak 2 lata temu. No to normalnie zaplanował. Mało co się różniło wtedy między 4. a 5. Szósta klasa już tutaj było widać, że trochę niższy jest i gorszy trochę, ale ziarno było, wykształcił ziarno, bo dostał w porę wodę. Co tam jedzie? Tata? Myślałem, że tata pryska. Miał pryskę, zobaczymy, czy on pojedzie pryska, czy nie. Już za późno zaraz będzie. No i co? No to nie wiem, jak to wygląda, na jaką głębokość się wpada. Czy on nie za głęboko? Jak to wygląda? Na tym piachu? Zagłębia się mocno chyba, co? O kurde, gdzie on jest? No niemożliwe, że tak głęboko. O kurde, gdzie on jest? O, tu jest. O, ale on głęboko idzie na piachu. Kurde, właśnie, co tu zrobić? Co tu zrobić, żeby on tak głęboko nie szedł na tym piachu? Chyba głęboko. Nie, no tu jest okej. 2 centymetry? Tam akurat jakoś może, wiecie. 2 centymetry. Ale nie ma ziaren na wierzchu, więc troszeczkę można wypłycić. Tak i tak ma padać deszcz, więc... Ale zboże to nie zasklepie na mnie. Nie ma takiej możliwości. No nie wiem, nam się nie zdarzyło, może u was się to zdarzyło, ale u nas... Nie było tak, żeby zboże nie powschodziło, nie? Jak za głęboko zasiejemy, to oczywiście będzie trochę się męczyło. W szczególności jęczmień. Kiedyś za głęboko zasialiśmy, to nie, on nie lubi tego, nie? A tu jest akurat słaba ziemia, a nie będę tak ustawień zmieniał, bo zaraz jedę na taką glinkowatą tą ziemię, to tam już powinno być lepiej, bo tutaj jest vis-a-vis działka, nie wiem, ile, 50 metrów dalej, a tam jest najlepsza ziemia na gospodarstwie. No czwarta A, czwarta B. U nas lepszej nie ma, ale jest struktura inna, całkiem inna struktura. Jedynie co ja mogę zrobić, to jedynie docisk zmienić, nie? No i tutaj coś pokombinować, bo widzę, że za mocno grabki idą. Trochę tutaj jednak się poluzowało. No jakoś ono się luzuje, nie wiem dlaczego. Tak niech będzie, zobaczymy co to da. Tutaj tak to się odblokowuje samo. Co tutaj jest za mocny docisk na tych sprężynach? No te sprężyny to one trzymają tak, bo trzymają. Tutaj naprawdę nie ma jakiegoś większego, o, no to ja sobie
tak biorę ręką, no to... Co będzie, to będzie tutaj, tak? Jedynie można by było pokręcić tutaj tam, ale tutaj jeszcze nigdy nie robiłem tego, a z tej strony... Co, jak to działa tutaj? Niby to się docisk zmienia, tak? W skali jest. Jest na piątkę. Czyli co? Nie, no chyba piątka to jest słaby docisk. Jak mi się wydaje. Jak to jest? W tą? Śruba daje nam to. To wysuwa się w tą. No i co tu się dzieje? Tak, piąteczka to jest najsłabszy, widzę, docisk, tak. Na piąteczce niech będzie, to jest tak bardzo słabo. Tak to działa właśnie, trzeba się wszystkiego nauczyć. No i co, zobaczcie, nawigacja. Mam ścieżki zasiane, opuszczę sobie na piątym przejeździe. I siejemy. Zobaczcie, siejemy tutaj 10 na godzinę, bo to jest naprawdę totalny piach. Ale co się dzieje? Może widzicie, może nie widzicie. Troszeczkę zbiera się. O, teraz widać znowu. Troszeczkę trzeba jednak opuścić ten. Bo widać przejazdy. A niech grabeczka trochę zagarnie. Ta, trzeba będzie ten. Ciutkę. No widzicie, 10 na godzinę. Wolę trochę wolniej siedzieć, bo mam 15 hektarów, no to sobie spokojnie zasieję, to nie rzepak, że tu jest presja teraz. Teraz grabki nie zakrywają ziarna. Ale ziarna nie ma, nigdzie. Kurde, może tak by troszeczkę by opuścił? I co? No, ale ono jest bardzo płytko. Niech one jednak zakryją. Dwa obroty przed urwaniem. Coś takiego, co? Najgorsze, co może być dla wału. I chyba mi to dużo osób przyznało. Świeża orka lub ziemia, która jest na dole sucha, a u góry jest wilgotna, bo deszcz spadł. Ale ile spadło? 2 litry? Już jest kurde dobrze, nie? Dzisiaj na godzinę nawet nie widać śladu od ślada. Bajka. Ale jest dobrze. O, pan Irek przyjechał orać. Tak, tu jest przesiewany ten siewnik, bo już tutaj odmierzyłem na nawigacji. Tu jest ścieżka. No i siejemy tą działkę. Tu jest akurat z tej strony piasek. No słaba ziemia, tam jest glina od tej strony. No i kurde, policja mnie schaltowała. Ja pierdzielę. Jadą już. Chłopaki. Kielc. Tutaj są po prostu na praktykach i pani dzielnicowa, która też mnie poznała. Bardzo miła pani. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy chłopaków z Kielc. Z okolic Kielc. Oglądają wszystkie odcinki, są na bieżąco. Też są z gospodarstwa. Poszli do policji chłopaki. Oby tylko nie łapali swoich i żyli z ludźmi dobrze. Dobra, ja tutaj dosiewam to pole do końca i widzimy się już jutro. Bardzo dziękuję za oglądanie. Na razie, cześć. Zostało 5 przejazdów. 4 teraz przejazdy.